stało się coś, co się stać musiało. Riot zapowiada grę MMO i to MMORPG. Gigantyczny deweloper gospodaruje bowiem kolejne i kolejne segmenty rozgrywek sieciowych. Mamy shootera, mamy karciankę, mamy mobę i nadchodzącą bijatykę oraz nawet mobilkę osadzoną w popularnym uniwersum. Wszystko zatem zmierzało ku kolejnej opcji sieciowej właśnie w postaci MMORPG, no i mamy potwierdzenie. Pytanie jednak, jak będzie wyglądać League of Legends MMO? No i tutaj pora pospekulować. Żadnych namacalnych informacji na ten moment nie ma. Pamiętajmy bowiem, że dopiero od kilku dni za sprawą jednego z członków ekipy Riot oraz byłego pracownika Blizzarda karty zostały odkryte. Wiemy tylko i aż tyle, że przed nami maluje się MMORPG. O takim posunięciu mówiło się natomiast od kilku dobrych lat. Pamiętacie bowiem z pewnością newsy, które wskazywały, że coś zaczyna się dziać. Zresztą widzieliśmy nawet zdjęcia, będące oczywiście fejkiem, które tylko podgrzały atmosferę, szczególnie wśród fanów League of Legends i tutaj od razu zaznaczam, że sam nigdy takim fanem nie byłem. To dla mnie MOBA jak każda inna, której próbowałem, ale zupełnie nie wciągnął mnie jej klimat. Nie oznacza to jednak, że nie interesuje się roleplayową sieciówką. Samo uniwersum LoLa jest bowiem bardzo rozbudowane i aż prosi się o kolejny dodatkowy projekt, trochę bardziej złożony i być może dający trochę więcej dowolności w kreowaniu postaci. Będzie trudno mówić tutaj wszystkie pomysły, ale podzielę się z wami subiektywną opinią czy też wizjami, a wy w komentarzach koniecznie napiszcie, jak waszym zdaniem mógłby wyglądać taki League of Legends MMO. Zacznijmy może od tego, że generalnie Riot nie robi gier totalnie od zera. W większości, o ile nie zawsze, jest to firma spoglądająca na popularne pomysły i doprowadzająca je do wyższego poziomu. Pamiętajmy przecież, że LoL bazuje na Docie i prawdę powiedziawszy, to opcja Riotu spopularyzowała tak bardzo moby. Valorant, Overwatch i CS zmiksowane w taki sposób, aby udało się dotrzeć do ogromnej puli graczy. Legends of Runeterra, czyli karcianka, nie podbiła może rynku, ale pod kątem gameplayowym jest moim zdaniem totalnie świetna i spędziłem w niej kilka solidnych godzin, bawiąc się przy okazji lepiej niż w Hearthstone. Riotowe Auto Chessy, kolejny twór bazujący na znanym pomyśle, który podbił rynek. Jest zatem nie tyle cień, co ogromna szansa na to, że League of Legends MMO będzie bazował na jednym z aktualnych tuzów gatunku. World of Warcraft, ESO, Final Fantasy, Albion, a może Black Desert czy Guild Wars 2. Zdecydowanie Riot podbierze garść pomysłów i stworzy na ich bazie swoją dopracowaną w dużej mierze produkcję. W przypadku MMO będzie to o tyle zrozumiała decyzja, że niestety w tym gatunku od lat nie dzieje się nic rewolucyjnego, a raczej Riot nie wymyśli niczego na nowo, jakkolwiek genialny by nie był. Nie bierzcie tego jednak za ujmę, wręcz przeciwnie, bo właśnie ten deweloper radzi sobie świetnie ze swoimi grami i nawet jeżeli dużej części z nich prywatnie nie ubóstwiam, to uważam, że Riot ma smykałkę do sukcesów w branży. Dużo bardziej jednak od powielania pomysłu interesuje mnie aranżacja gameplayu. Tutaj drogi w moim odczuciu są dwie, jedna umotywowana ogólną specyfiką gatunku, a druga niedawnymi sukcesami jednej z opcji. Wspomnieć najpierw należy o tym, że League of Legends i świat Runeterry to ogromne uniwersum złożone, pełne ciekawych postaci i różnorakich relacji. Można je bardzo solidnie zaaranżować na potrzeby fabuły w MMORPG-u i tutaj właśnie są takie dwie opcje. Pierwsza z nich, na którą prywatnie stawiam znacznie mocniej, to wykorzystanie znanych postaci jako NPC-ków. Moglibyśmy wówczas podążać od jednego do drugiego czempiona, przyjmować od niego zadanie, realizować konkretne scenariusze w ramach poznania poszczególnych historii. Z takich rozwiązań korzysta m.in. World of Warcraft, gdzie znani z uniwersum bohaterowie nie są grywalnymi postaciami, a współtowarzyszymy im jako oddzielna istota stworzona według własnego uznania. To także daje szersze perspektywy dla rozwoju naszego wirtualnego, stworzonego od podstaw alter ego. Jest też drugi scenariusz, który nachodzi mi na myśl w kontekście sukcesu Genshin Impact. Zaznajomieni z czempionami z LoLa ludzie pewnie chętnie sięgaliby po rozgrywkę swoim ulubieńcem, bądź też nawet setem ulubieńców, a kolejnych zdobywaliby po poznaniu w linii fabularnej, bądź w towarzystwie systemu Gacha. Wiemy, to mniej optymistyczny scenariusz, ale Genshin Impact udowodnił, że to ciekawa alternatywa, jednocześnie alternatywa mocno dochodowa, sprawdzająca się w Azji, bo za wymarzoną postać fani zapłacą sporo i będą ją losować do upadłego. Ja jednak obstaję przy tej pierwszej propozycji, znacznie bardziej klasycznej, gdzie stworzymy własną postać od zera, a przy okazji będziemy mogli spotkać na naszej drodze ulubieńców z LoLa. Oczywiście nie będę tutaj zagłębiał się w takie elementy jak, dajmy na to, crafting, czy możliwość wykorzystania przedmiotów z LoLa, przynajmniej w początkowym rozwoju MMORPG-a. Tak samo trudno gdybać nad tym, czy przykładowo prowadzona w jednej linii gra MMORPG i League of Legends mogłyby lorowo uzupełniać się na zachęcając fanów do obecności w obu grach jednocześnie, ale mam swoje piki co do aranżacji oprawy graficznej, bo być może się ze mną nie zgodzicie, natomiast wydaje mi się, że to rzut izometryczny ma w planowanym MMORPG-u największą rację bytu. Coś a la Korpang, Diablo, Torchlight 3, nie mówię, że to pewniaki, po prostu ponownie stawiam, że punkt odniesienia do popularnej moby ma największe prawdopodobieństwo na sukces. Poszczególne części interfejsu oczywiście do zmiany, tego nie muszę tłumaczyć, ale obserwacja postaci z góry podczas podróżowania po świecie to nie jest pójście na łatwiznę, a zachowanie przyjemnego, znanego już klimatu. Jeżeli jednak całość trafi do pełnoprawnego 3D z możliwością dopasowania kamery, to nie będę miał nic przeciwko. Grunt, żeby każda z tych opcji zachowała swój bajkowy styl, no bo czy Riot nie potrafi robić bajkowych światów? Oczywiście, że potrafi, a każdy kolejny cinematic trafiający do LoLa to poziom światowy. Momentami nawet mam wrażenie, że Riot pod tym względem wyprzedził wysławionego Blizzarda. Taka stylistyka to jednocześnie przepis na długowieczność. Rzućmy okiem na Fortnite'a czy Wildstara, który co prawda padł, ale gdyby ktoś reaktywował Wildstara właśnie teraz, to byłaby to nadal świeża propozycja. World of Warcraft no tyle lat na rynku, a kolorowe, barwne krainy nie trącą starością na tyle, aby powiedzieć, że blizzardowskie dzieło jest brzydkie. System wydawniczy to kolejna zagadka, począwszy od modelu płatności, a skończywszy na platformach. Jeżeli dzieło ma trafić do maksymalnie dużego grona odbiorców, pozostaje crossplay i to z urządzeniami mobilnymi, które są coraz mocniejsze i dają coraz większe szanse na uzyskanie bardzo ładnych efektów graficznych przy optymalnej rozgrywce. Być może nie jest to dla wielu najbardziej optymistyczny scenariusz, aczkolwiek liczy się też albo przede wszystkim kasa, a na smartfonach jest jej najwięcej i przy takiej decyzji wybór izometrycznej grafiki również nie wydaje się być złą opcją. I wiemy, jest tutaj bardzo dużo gdybania, rozmyślania, spekulacji, ale skoro nie wiemy o League of Legends MMO nic poza tym, że zostało ono w jakiś sposób zaspoilerowane, no to cóż innego nam pozostaje. Z tego też względu chciałbym was zapytać, jak wy zapatrujecie się na League of Legends MMO. Czy będzie to ogromny świat przypominający World of Warcraft, a może poszatkowane mapy i instancjonowana rozgrywka trafiająca na ekrany smartfonów? Na jakie platformy waszym zdaniem gra wyjdzie i czy będzie to murowany hit, który odbuduje renomę gatunku MMO? Dajcie znać w komentarzach, a za 2, 3, może 4 lata zweryfikujemy, kto miał rację. To tyle ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!